Jeszcze raz a ja postaram się, obiecuję, jak najszybciej określić, czy możemy to spokojnie zrobić na następnej sesji, czy będziemy musieli zwołać sesję na zwyczaj. To jest dyskusja środki. Szanowni Państwo, przechodzimy. Proszę uciszyć. Przechodzimy do druku numer 326. Jest to projekt grupy radnych. Referuje pan Paweł Kowalski, tak? Tak. W sprawie ustalenia zakresu realizacji zadań z 5 już 6 części chodniki ujętych na liście rankingowej zadań ze współpracy rynkowej dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok. Ustala się zakres realizacji zadań 5 już 6 w części chodniki ujętych na liście rankingowej zadań z zakresu pracy remontowe dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok w punkcie 5. W punkcie 5 zakres zadania obejmuje remont peronu przystanków przy ulicy 28 Lipca. W punkcie 6 remont chodnika przy ulicy Kasztelanckiej do wysokości pozostałych środków. Uchwała podejmuje się zgodnie z kompetencjami Rady. Woli wyjaśnienia zgodnie z otrzymaną prośbą z IGIT-u o wskazanie zakresu realizacji tych zadań to będą rządu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, wnioski? Proszę Pan Andrzej Opanek. Proszę Państwa, jestem radnym dzielnicy 7 od 10 lat. Właśnie niedługo albo już się była, albo za chwilę będzie 10 rocznica. To jest 10 rocznica. Dobrym zwyczajem tej dzielnicy, jako jednej z niewielu w mieście i za co byliśmy chwaleni zarówno przez jednostki nadrzędne, jak również przez jednostki współpracujące, było to, że w dzielnicy 7 działało się planowo, systematycznie, nie ad hoc i nie po kawałku. Czyli jeżeli podejmowaliśmy decyzję o remoncie jakiejkolwiek drogi, jakiegokolwiek chodnika, to był robiony określony odcinek, a nie na zasadzie, tak jak tutaj jest napisane, przy przystanku autobusowym, przy przystanku przy ulicy 28 Lipca. Mało tego. Dobrym zwyczajem tej dzielnicy przez 3 kadencje, w których uczestniczę... Remont peronu przy przystanku. Przy przystanku, tak. I peronu przystanku. Przepraszam, ale ja panu nie przeszkadzałem. No nie, nie na pan. No to ja tobie nie przeszkadzałem. Remont przystanku. W każdym razie dobrym zwyczajem było to, że się realizowało zadania z ustalonej listy, że się je realizowało w całości. Nigdy, nigdy w tej dzielnicy nie było sytuacji takiej, przynajmniej ja sobie nie przypominam, przez 10 lat, że jakiś radny postanowił, że będzie remontował 1/4 chodnika przed swoim oknem i 2/4 przed oknem sąsiada. A ta uchwała idzie wbrew temu, mało tego, dołącza do niechlubnych tradycji pozostałych dzielnic miasta, gdzie takie sytuacje miały miejsce i które były przez to piętnowane. Ja osobiście nie zgadzam się, żeby dobry zwyczaj, dobra tradycja dzielnicy 7 była w jakiś sposób, no nie wiem, dla mnie zupełnie niezrozumiały, wypracowana przez ileś kadencji była w jakiś sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały łamana. Tylko tyle i aż tyle. Ja może odpowiem tak w sensie. To nikt nic nie łamie. Jest to uchwała podjęta zgodnie z otrzymaną prośbą z IKIT-u o wskazanie zakresu realizacji tych zadań. Nigdy, i pytałem mnie dalej jak dzisiaj pani dyrektor Niedziałkowskiej, ZIKIT nie wnioskuje o to, żeby remontować fragment chodnika tutaj tak naprawdę obejmujący peron przy ulicy 28 Lipca. Dalej nie zrozumieliśmy się tutaj w odpowiedzi. Zgodnie z otrzymaną prośbą ZIKIT-u musieliśmy wskazać zakres zadania. I zakres miał zakres, być zakres, a nie mówić ile ZIKIT nie wnioskował, że tu kawałeczek, zakres zadania. Więc zakresem zadania jest zrobienie peronu przystanku, bo to jest pilna sprawa na 28 lipca. I resztę według listy, resztę chcieliśmy wykonać do wysokości posiadanych środków chodnik ulicy Kasztelanckiej. Łukasz. Tak, to takie pytanie mam, bo z tego co wiadomo, prawda, środki, które są pozwalają na realizację jednostek dwóch zadań. Czy nie lepiej po prostu nie może ich lokalizować jednostek zadań, a drugie myślę, że nie w przyszłym roku. Dlatego no, jest to takie trochę rozdrabnianie się, rozmienianie na drobne, no, po prostu.
uważam, że nie ma. Wycena przystanku na 28 lipca jest 9 tysięcy złotych. Zakres zadania 5, czyli 28 lipca, przekracza środki, które aktualnie dysponujemy, więc musielibyśmy inne zadania po prostu robić. Odwrotnie jest, chyba środki kasztorańskie przekraczają, tylko trzeba to sprawdzić. Ja rozumiem, że na 5 miejscu jest ulica 28 lipca, bo nie pamiętam, a na 6 Kasztorańska, tak? W tej chwili. I w takim rozumiem, jeżeli tutaj jest taka sytuacja, jak mówisz, że 28 lipca przekracza środki, czyli rozumiem tą drugą uchwałę, która mówi o etapowaniu, że rozumiem, że powinniśmy zrobić, ale dobrze, teraz robimy peron, według mnie robimy peron na 28 lipca plus tyle, ile nam starczy środków, a w następnym roku kończymy 28 lipca i idziemy do pozycji 6. Ja bym tak to rozumiem, wtedy jest logicznie. Znaczy ja to tak. Tak, mi się wydaje. 28 listopada trzeba zrobić. Lipca. Lipca. Czyli mówię, że zaczynamy ją i robimy do wysokości nie, tam w danym roku. Opero. Nie, ja mówię, jak ja bym to widział, prawda? I to jest moje zdanie. Tylko ja tylko wyjaśniłem. Dziękuję. Mi się o tyle wydaje sensowne robienie tego przystanku, no bo przystanek jest siłą rzeczy no, takim najbardziej uczęszczanym miejscem, więc to dla mnie to jest logiczne, że ta 28 lipca no to. Natomiast no, do wysokości środków kasztorańskiej, no, myślę, że to jest sensowne i kasztorańska też jest. A dlaczego nie jest bardzo zdrowe zdanie. Proszę, Andrzej, znowu Łukasz Piotrek. Ponieważ zwróciłeś mi uwagę, że jesteśmy na ty, także Paweł, oświadczyłeś, że masz wycenę w wysokości 9 tysięcy złotych na ten przystanek. Czy ja mógłbym tą wycenę zobaczyć? A moje pytanie brzmi teraz, czy mógłbym ją zobaczyć. No zakładam, że jest gdzieś w papierach, a moje pytanie jest uzasadnione tym, że w poprzedniej kadencji, w której ja byłem przewodniczącym, nie było wiaty przystankowej wycenianej niżej niż 27 tysięcy złotych. Delikatnie mówiąc, jestem zdziwiony tą wyceną. Jeżeli tak jest, no to ja nie dalej jak jutro się będę widział z panią dyrektorem działką, która jest cały czas dyrektorem Digitu i po prostu zapytam ją, dlaczego takie różnice w ciągu 2 lat wycenia, czy 3. Także po prostu chciałbym tą wycenę zobaczyć, jeżeli ją ma, bo już to mówię, że ją masz. Czy ja nie przyzwyczaiłem? Zaraz, przepraszam, bo ja nie bardzo rozumiem, to znaczy jak nie masz jej przy sobie, to znaczy co się dzieje z dokumentami, które są... Wszystkie papiery są w cennicy, proszę sobie. Pani, dlaczego, czy taka wycena... Wszystkie wyceny mam. Nie mówię, nie pamiętam. Ty widziałeś tę wycenę? Ja nie wiem. Ja mam takie pytanie, dalej jak kilka miesięcy temu zostały realizowane peron przystankowe przy ulicy Rzepichy. W Siedmiu Głodiu, tak. I tam wycena była 18 tysięcy za jeden. Wtedy był pan inspektor z Zykitu. Mówił, że to jest standardowe, czyli 22 metry długość i tak dalej, szerokość 1,5 metra. No to w takim razie jak tam, dlaczego na Zakamyczu dwa razy drożej płaciliśmy za jeden teren przystankowy był 18 tysięcy. 22 metry był pan inspektor, który powiedział, że jest standardowy. Tam 22 metry. Przepraszam, chciałbym uściślić w takim razie jednak, jak jest z wycenami, na którą ulicę teoretycznie wycena tylko przekracza, bo tam to są... Wyceny kosztorysowe z pamięci, mówię, Kasztelańska brakuje 3000 zł, na 28 lipca zostaje 500 zł. Czyli odwrotnie... Jest dokładnie te ulice są przy pewnych zakresach określonych, takie są wyceny. Czyli teoretycznie odwrotnie niż pan przewodniczący tutaj powiedział. Praktycznie są takie same, no nie można... Tak, ale powiedziałem, że tak. Moja propozycja jest taka, ja to bardzo mówię w sensu, po co my to tak przygłabiamy i trochę też na siłę wdrożymy. Jeżeli w swojej uchwały temat było, no to do tej pory się tego się nie kombinowało, bo tam to jest pole kombinowania. To jest wskazane. Zgodnie z prośbą z Kitu, więc musimy uściślić. Ale czy my nie chcemy robić 28 lipca nic więcej niż tylko... No, dokładnie, to nie chcieliśmy tylko sam peron na 28 lipca. To chcieliśmy tylko i wyłącznie przystankowe. To mogę wpisać wtedy już zadanie jako remont przystanku na 28 lipca. Znaczy jest pytanie takie, czy my jesteśmy jako jedna dzielnica wszyscy?
Bo jeżeli tak, to powinniśmy na cały dzielnicy coś robić. W tym roku zrobiliśmy ten stop za 1 251 000, mam tu cenę, dokładnie. 1 251 000, tak? W związku z czym wszystkie remonty chciałbym zrobić. Szanowni Państwo, ktoś mi się do projektu uchwały chce zwrócić jakąś uwagę, pan Andrzej Budziak, bo przepraszam, pan Kuba Markowski był pierwszy, potem pan Andrzej. Nie, to takie... Proszę. Krótkie zdanie, może tak. Proponuję, żebyśmy się tym zajęli, pojawią się konkretne, realne ceny tych peronów, ale że trzeba widzieć, ile kosztuje wiata peronów w WSO. Z tego, co tutaj była dyskusja, to na każdej ulicy inna cena jest wycena tego peronu. Więc... To nie chodzi o wiatę. Znaczy, tam nie ma wiatru. No tak, ale mi chodzi, że jest na każdej ulicy inna cena, a cena tego, więc może... Przepraszam, wiem, o co ci chodzi, znaczy odpowiem na to. Tu nie ma czasu czekać na wycenę, to jest ostatnie zadanie, na które zostały środki, które mamy nadzieję wydać. Jeżeli nie zrealizujemy tego zadania, będziemy czekać na wycenę, popatrzmy na miesiąc. Ja wiem, że jesteś nowym radnym, dlatego jakby kieruję. Czym później się podejmuje decyzję tego typu, tym mniejsze szanse na wydanie pieniędzy. W związku z tym dzisiaj ta decyzja musi zapaść. Pan Andrzej potem panuje. Ile zostało środków? Środków zostało około niecałe 200 tysięcy złotych, 190 coś. I co pasuje? No co, nie da się podzielić tego? No ale ja mam pytanie. W zeszłym roku podjęliśmy uchwałę, w którym przeznaczyliśmy resztę środków na Słonecznikową bodajże, tak? O, resztę. To gruba sprawa. No, nie, no ale tak, to było też ominięcie wszystkich reguł, prawda? No bo wydajemy całą kwotę, no. Bo to była jedna. Też można teraz coś inaczej zrobić. Znaczy, żeby... Pozwolę sobie nie zgodzić się na ten argument. Nie wiem dlaczego, bo już słyszę drugi raz z rzędu, chociaż nie ja wnioskowałem o Słonecznikową, chociaż ja wiem, że Państwu byłoby wygodnie, żebym ja wnioskował, bo wolę wolać w moim okręgu. Natomiast sprawa jest bardzo prosta. To było zadanie, które mogliśmy zrealizować w ramach dużej puli środków, żeby zdążyć je wydać. Było to jedyna taka inwestycja, która spełniała to. Mogliśmy jej nie realizować, etapowanie nie miało sensu, tak? Były środki, zrealizowaliśmy. No, szanowni Państwo, to są dwie różne sprawy. No, dlaczego musimy porównywać sprawy Słonecznikowej do dzisiejszego projektu uchwały? Bo nie to bardzo rozumiem. No, wskażmy tak jak uchwały, no i sugeruję Panu utrzymanie uchwały, tak? Pan Andrzej. Ile wynosiłby cena? Już tłumaczyłem. Kasztelańska wycena przekracza środki, które zostały około 3000 zł, a 28 lipca, w której zakresie był peron i chodnik, do jakiejś tam ulicy, nie pamiętam, do numeru 15, jest o 500 zł niższa niż kwota, która została. A cały środek jest 197, 5, proszę mnie nie łapać za słowo, nie pamiętam. Ale no około. Tak, tak. I całe 200 zł zostało środek po rozliczeniu ulicy Helskiej. Czy ktoś z Państwa do samego prosił? Ja chciałem tylko doprecyzować. Tutaj wolą przewodniczącego komisji jest to, żeby te środki, które zostały, podzielić. Żeby nie za jedno zadanie, tylko żeby skończy zrobić w jednej części. No nie, no to nie skończyć dwóch, tylko zacząć. Tego trzeba te zadanie. Ale to się zaczyna dwa, ale się nie kończy. Tu jest wola. Ale jest wola zacięcia dwóch zadań, żeby coś zrobić. Dobrze, szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś ma coś do samego projektu uchwały? Proszę Państwa, kto z Państwa jest za projekt, za uchwałą w proponowanym projekcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały nie przeszedł, szanowni Państwo. Proszę Państwa, druk numer 327, projekt grupy radnych, nie wiem, kto referuje, proszę powiedzieć. Pan Paweł Kowalski. Pan Paweł Kowalski referuje projekt 327? Nie. Kto? Grupa radnych. Mówi nie. Proszę. Grupa radnych. Podpisał Krzysztof Twarczak, Paweł Kowalski. Dlaczego to się nazywa? Filip. Filip. Teraz naprawić, tak?
Nie jest wpisany w projekcie uchwały, referuje pan Paweł Kowalski. Tak? Czy zrób złożony przez w sprawie zmiany listy zadań powierzonych z zakresu pracy remontowej dróg chodników i oświetlenia na 2018. W załączniku do uchwały numer, tu jest podany, z dnia 28 sierpnia 2012 na pierwszym miejscu w pozycji chodników mieszcza się zadanie pod nazwą 28 lipca 1943 atakowanie. Zadanie określone w wyżej wymienionej pozycji otrzymuje następne numery zgodnie z kolejnością określoną w wyżej wymienionej uchwale. Uzasadnienie uchwały podejmuje się zgodnie z kompetencjami Rady. Halo, moment, co z Państwa? Kto z Państwa chce dać głos, już mówię? Piotrek również. Dziękuję. Uchwały były przygotowane projekty, żeby troszkę bardziej były takie nieosłudne, bo tutaj trochę tak te gazety takie szukają trochę głowie powiedzmy. No. Przepraszam, ale tak prosiłbym, żeby wyjaśnił nam sprawę. Dobrze, pan Filip Kaczorek. Chciałem złożyć wniosek formalny o odrzucenie uchwały. Odrzucenie. 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 Nie, nie, odrzucenie projektu uchwały. Głos za. Kto ja mówię? Proszę pan czy zobaczy. Głos za tak jest, że ten projekt kreatywacji będzie tutaj w tym roku wspólna część tego sprawy nie ma. Głos trzeci. Jest? Nie ma. Szanowni Państwo, głosujemy wniosek formalny za odrzucenie projektu uchwały do sprawy prawnych. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękujemy. Projekt uchwały został odrzucony. Przeszliśmy po pełną ilość uchwał, szanowni państwo. To nie jest koniec. Nie, nie, to nie jest koniec. Moment. Szanowni państwo. Mogę prosić o koncentrację. Parę spraw. Bardzo ważne. Może nawet niektóre ważniejsze od uchwał, które podjęliśmy. Szanowni państwo. Prośba do radnych. Posyłam listę. Szybko referuję. Jest to pozycja, myśmy złożyli około 30 zł na piękną mapę naszej dzielnicy, przygotowaną na południe, tak aby zawisła tutaj dzielnicy jako dar tej rady dzielnicy dla przyszłych następnych składów. Mapa kosztuje około 570 zł tam z groszami. Będzie wydrukowana na płótnie. Jest to ortofotomapa robiona oczywiście przez zakłady nasze tutaj geodezja, kartografia i tak dalej. I taka jest wycena. Puszczam tą listę. Kto się wpisuje, nie mam, że wpłaci pieniądze do końca tego tygodnia. Ja mam od razu pytanie. Proszę. Nie lepiej byłoby zainwestować i kupić w końcu to, o czym mówiliśmy, czyli ten rzutnik. Odpowiedź, już odpowiadam. Rzutnik dało się zmieniają. Ale muszę powiedzieć, bo rzutnik kosztuje dużo więcej, więc składka byłaby dużo większa. Ale mapy się co chwilę zmieniają. Panie przewodniczący, jeżeli są tego typu pytania. Tak, mapę za chwilę się mapa zmieni. To ja się zobowiązuję, że ja kupię tą mapę. Nie. Takie dłużmy listę. Panie radny, bardzo proszę, dajmy szansę radny, żeby mogli dać złożyć. Jeżeli oczywiście będzie mało radnych chętnych, złoży się ta grupa, która jest, jeżeli uzna, że warto. Ja się nawet zrzucić, jak na rzut. Ale daj mi odpowiedzieć rzutnikiem, bo nie dajesz sobie powiedzieć, tylko przerywasz. Rzutnik wygospodarowaliśmy na niego pieniądze. Były już opinie pozytywne. Pan prezydent zatrzymał rzutnikiem zakup rzutnika. Wystąpiłem z nim do niego z oficjalnym pismem, z prośbą, żeby nie argumentując na różne sposoby, żeby jednak zgodzić się na zakup i poczekajmy na jego odpowiedź. Jeśli Rada uważa, że warto się składać na rzutnik, podejmiemy ten temat, oczywiście. Dajmy jeszcze panu prezydentowi się głos. Proszę państwa, czy mogę prosić o ciszę? Bo chcielibyśmy wyjść stąd za pół godziny chociaż. A jeszcze są duże czasy. Nie wiem, proszę państwa, proszę. Umówmy się, że jak będziemy rozmawiać, ja milczę i czekam na standardy. Drugi temat, żeby wyjaśnić państwu, że warto milczeć. Na poprzedniej sesji był wniosek formalnie o sprawdzanie obecności na koniec sesji.
Zarząd stanął na stanowisku, że warto wprowadzić taką zasadę. I jeżeli radni wolą dyskutować o tym, że będziemy mieli czasu posiedzieć na wnioskach formalnych, będziemy sprawdzać po każdej sesji obecność, a z czym to się wiąże, Państwo się dowiecie w najbliższym rozliczeniu. Proszę Państwa, idziemy dalej. Na piśmie otrzymaliśmy, że Rada Dzielnicy, ale ja bardzo proszę. Wolę się zrobić. Nie, to bez sensu. Nie będziecie Państwo później wiedzieć, o co chodzi. A to jest bardzo ważny temat, ważniejszy na przyszły rok i przyszłe dwa lata niż większość uchwał się podjęta. Została podjęta decyzja o podziale środków pomiędzy środki inwestycyjne a bieżące. Według zapewnień Pana Przewodniczącego Rady Miasta zostały one ustalone w takiej relacji, że 35% środków wszystkich przeznaczonych dla dzielnicy ma iść na cele inwestycyjne, a 65% na bieżące. Dostaliście to pismo na maila dzisiaj i z czym to się wiąże, proszę Państwa? Wiąże się to z wielkim zrozumieniem przez szczególnie komisje merytoryczne, że być może nastąpią takie prośby, ewentualnie będziemy do tego zmuszeni, aby na przykład w Komisji Ochrony Środowiska, na prosty przykład, bo Marcin nie ma poko, żeby na przykład ze środków bieżących przesunąć na inwestycje. Dlaczego? Ponieważ są komisje, w których można to zrobić, a są komisje, gdzie nie będzie się dało tego zrobić. A czym mniej w innych komisjach pomożemy tym środkom inwestycyjnym, tym mniej nam zostanie na bieżące po stronie infrastruktury. Ja tylko przestrzegam, że najtrudniejszy będzie przyszły rok, ponieważ nie za bardzo mamy pomysły, na jakie inwestycje wydawać w infrastrukturze. Bardzo ciężko nam będzie wydać być może środków z całej infrastruktury na poziomie 40, może 45%, bo tak może się zdarzyć. Nie mamy przygotowanych zadań. Co oznacza, że jeżeli nie wydamy, to stracimy te środki. Nie będzie ani jednego wniosku o przeniesienie z inwestycji na bieżące podpisanego przez skarbnika. To proszę, żebyście Państwo na tym się pochłonili w wolnej chwili, zastanowili, gdzie szukać inwestycji dla dzielnicy. Druga rzecz, proszę Państwa. Odpowiedź dostał to Marcin, ale myślę, że wszyscy warto, żeby usłyszeli. Poinformowano nas, iż miejsce masowych strat na terenie tzw. Zwiennika jeszcze w tym roku zostanie wpisane do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych województwa małopolskiego. 3 października będzie o tym rozmowa pana prezydenta z panem wojewodą i poinformują nas dalej przedmiotowej sprawy. To był nasze wnioski, to były duża praca Marcina, przy czym była bardzo za to musiałeś duży szacunek. Kolejna rzecz, proszę Państwa, odpowiedź z Małopolskiego Zarządu Melioracji Rządu Wody. Złożyliśmy pismo o regulacji z okropą szańskiego. Odpowiedź jest brutalna. Jak będą mieli pieniądze, to zrobią. Dostają 15% tylko pieniędzy, które jest potrzeba na bieżące wykonywanie tego typu rzeczy. Może się zdarzyć, że potok Olszański, chociaż deszczu nie ma, susza jest, zabierze nam ulicę na Olszanicy i będziemy mieli dużo grubszy problem. Ulicę, która może otrzymuje z miasta, to tyle. To Państwo wiecie, że zostały utrzymane wszystkie nowe zadania. W związku z tym może się zdarzyć, że część zadań nie zrealizujemy. Nie będę Państwu tym zapracował, przepraszam. Proszę Państwa, idziemy dalej. Bardzo proszę Państwa o to, żebyście jednak składali projekt uchwały podpisany do sekretariatu. Naprawdę, to proszenie Państwa ciągle o przychodzenie i podpisywanie projektu uchwały trwa już 2 lata. Naprawdę, to tak wiele trzeba pisać projektu uchwał, żeby one były złożone w sekretariacie podpisane. Proszę, żeby to było realizowane. A co? Proszę o ciszę. A to się wiąże jeszcze z jedną rzeczą, a mianowicie lista gości. Jest prośba Urzędu Miasta. Proszę nie podpisywać podpisów gości na protokole, jak i również na liście uczestników komisji, czyli rady. Dlatego, że ten protokół i ta lista idzie do BIP-u, a podpisy gości nie mają się znajdować do informacji publicznej.
Chyba, że gość będzie o to może wnioskował, to wtedy zresztą tam będzie. Ja zawsze myślę. Nie starajmy się. Patrz, lista gości na osoby wyższe. Mam pytanie, czy to chodzi o osoby spoza rady, bo radny gościnnie uczestniczy. To jest taka osoba, nie siadą sobie. Chodzi o osoby spoza rady, bo to się widzą, gdzie tam strony oddane. Po prostu musielibyśmy pytać każdego gościa, czy sobie życzy, aby jego imię i nazwisko zamieszczane by w liście. Prośba o kancelarię. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz kolejna. Konsultacje na wymianach w sprawie samolotu. Kto z Państwa nie korzystał w bardzo lakonicznie z napisanej w kurierze, ale zapraszamy na konsultację 27 września, czyli w ten czwartek, o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 48. Czy mam coś w skrócie referować, czy jest to dla Państwa jasny temat? Rozumiem, że liczenie to jasny temat. Tu bardzo dziękuję jeszcze wtedy nieradnemu Kubie Markowskiemu, zaangażował się bardzo w rozpropagowanie tej konsultacji. No, włożył kawał tej roboty i Macia Barwiła oczywiście też. Stąd bardzo dziękuję za to. Powinno być sporo ludzi, mamy nadzieję. Bardzo ważne kolejne konsultacje. 4 października, szkoła nr 31, godzina 18. Mamy konsultacje w sprawie strefy płatnego parkowania. O te konsultacje zostaliśmy poproszeni przez ZIPIEŚ. Podjęliśmy uchwałę, za tym idą konsultacje i warto wysłuchać głosu ludzi. Są skserowane takie ulotki, które dziękuję Julia stworzyła tą ulotkę przy poprawianiu. Czy one są oficjalne, że tak powiem, czy można zrobić swoje? Można zrobić swoje, tylko bardzo proszę, żeby ten termin. Nie sugerujcie oczywiście mieszkańcy, co jest dobre, co jest złe. Od tego są ewentualne spotkanie, na którym jak najbardziej radni, szczególnie spotkania Cieszyńskiego, swoje zdanie osobiste mogą wypowiedzieć. Tu nie ma nic problemu. Dlatego zapraszamy szczególnie radnych, szczególnie radnych Kucia. Jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z Pawła Ogłoszenia, nie ma tu żadnych barier i obrazów. Szanowni Państwo, kolejna rzecz. Spotkanie zarządu, ale również zapraszam radnych chętnych. Spotkanie zarządu, członków zarządu, ale również i radnych chętnych do udziału w spotkaniu z mieszkańcami w Przegorzałach. 11 października, godzina 19, Klub Kultury Przegorzałów. Bardzo też zainteresowany radnych. Zapraszam, jeżeli chcą z mieszkańcami się spotkać, ale przede wszystkim zapraszam dalej. Kolejna sprawa, szanowni Państwo, sfera elektronika. Jak Państwo otrzymaliście już chyba pismo na komisji, było to pismo, przepraszam Paweł. Paweł, czy pismo o elektroniku dostaliście na komisji? No tak, tylko czy się czytali. Sfera elektronika został negatywnie zaopiniowany. Zgodnie z ostrzeżeniami, jakie pan radny Habrany nam tutaj wygłosił, stało się to, co nas ostrzegł. Zaczynam się zastanawiać, czy to nie jego robota, dygresja. Moi panowie, wpłynął wniosek do Rady Miasta, będzie już pierwsze czytanie chyba w środę, jutro. Ten skwer, instytucja powołana do nadawania nas, wymyśliła nas, to jest skwer Wielkiej Armii Napoleona. Wielkiej Armii Napoleona. Moment, sądzę, że ja żartowałem, więc tutaj na pewno nie. Zgodnie z tym, o czym nas wyprzedzał pan Andrzej, odpowiedź jest prosta. Dlatego, że już jest ulica Elektronika, jest takie uchwała czy zarządzenie, że dwie nazwy nie mają występować. To tam oczywiście będziemy mówić. Pan Andrzej, nie wiemy tego, ja nie wiem, mam nadzieję. Sytuacja wygląda, to są dzisiaj. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Tak jak usłyszałem. Ale można prosić o ciszę. Ale panie Pawle, daj powiedzieć radnemu. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Tak jak dostrzegałem, jeżeli w mieście istnieje ulica o podobnej albo zbliżonej nazwie, to Komisja do Spraw Nazewnictwa nawet się nie zajmuje kwestią merytoryczną, to po prostu odrzuca tego typu propozycje od strzału. I teraz druga sprawa. I w związku z powyższym stało się tak, jak mówiłem, o czym pan przewodniczący już mówił. I w związku z tym, że myśmy jako Rada Dzielnicy znaleźli wolne miejsce nienazwane w Krakowie,
Ambasada Francji zwróciła się do prezydenta miasta, zresztą do wszystkich prezydentów większych miast w Polsce, że w związku z przypadającą jakąś tam rocznicą odwrotu Wielkiej Armii Napoleona. Proszę Państwa, no ja jestem sam, was jest 20, nie przekrzyczę wszystkich. W związku z przypadającą jakąś tam rocznicą odwrotu Wielkiej Armii Napoleona spod Moskwy, ambasada zwróciła się do prezydentów większych miast w Polsce o uczczenie, że tak powiem, tego wydarzenia nazwaniem placu, ulicy, skweru i tak dalej, nazwą Wielkiej Armii Napoleona. Ponieważ pan prezydent miał przygotowane miejsce, które nie ma nazwy wskazane przez Radę Dzielnicy Siódmej naszą uchwałą, natychmiast wykorzystał sytuację i zaproponował Radzie Miasta w formie uchwały nazwanie tego skweru skwerem Wielkiej Armii Napoleona. I teraz druga informacja. Na klubie, w którym uczestniczyłem w dniu wczorajszym, tak naprawdę byłem jedynym radnym, który przeciwko temu oponował. Mówiłem, że na to się nie zgadzają mieszkańcy. Mówiłem, że na to nie zgadza się Dzielnica Siódma. Pozostali radni generalnie mieli to w nosie i w związku z powyższym jutro jest pierwsze czytanie tej uchwały na Radzie Miasta. I ponieważ mój głos jest jednym z 43, sesja zaczyna się o 10. Sesja zaczyna się o 10, to jest 26 punkt porządku obrad. Najprawdopodobniej z mojego doświadczenia wynika będzie gdzieś w okolicach godziny 12, 13, 14 w tych granicach, ale nie jestem w stanie określić dokładnej, że tak powiem, godziny, bo to wszystko zależy, jak to mówię, jak będzie wyglądało procedowanie poprzednich punktów. I w związku z powyższym, tak jak mówię, ponieważ byłem jedynym, który przeciwko temu oponował, najprawdopodobniej jutro będzie pierwsze czytanie, za dwa tygodnie drugie czytanie i taka nazwa zostanie przegłosowana. Uważam, że ona się ma nijak do naszej dzielnicy, historię i powiedzmy tło tego określimy Państwu przed nami. Ja szanowni Państwo, to panu protokół. Ja mam takie pytanie, czy po prostu opierając się na doświadczeniu. Przepraszam, jeszcze jedno, Rada Dzielnicy tego opiniować nie będzie. No właśnie, ale chodzi mi o to, czy opierając się na Twoim doświadczeniu, co byś na przykład wskazał, żeby można było zablokować tą uchwałę. Na przykład mi teraz tak na szybko przyszła myśl, że jeżeli nie chcą lajkownika, to nie zrobią skweru konika zwierzęcego. No to jest taki skwera plusów nawet. Na przykład jedno pytanie, jeśli przyjdzie 20 mieszkańców i zrobi tym, to czy to pomoże, czy nie? Moim zdaniem nie. Potrzeba nadać taką nazwę. Moim zdaniem nie. Ja myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie dostarczenie pisma, czy powiedzmy petycji protestacyjnej podpisanej, tylko to nie może być pięć. Zaraz. Jutro jest pierwsze czytanie. Procedura w Radzie Miasta wygląda w ten sposób, że jest pierwsze czytanie i dyskusja nad projektem uchwały. Jak się zakończy pierwsze czytanie, wyznaczany jest termin poprawek do tej uchwały. Ja mogę poprawkę do tej uchwały złożyć. To ja się zobowiązuję zaraz. Tyle tylko, że ty, dobrze by było, jakby pod tą poprawką miał, no nie 20 czy 30 podpisów, tylko dobrze by było, żeby to było z 200-300 podpisów rejonu, tego rejonu protestacyjnych. Aczkolwiek to też nie gwarantuje w 100% sukcesu. Z góry mówię, że to jest argument w dyskusji, ale nie gwarantuje w 100% sukcesu. Jak radni miejscy pozostali do tego podejdą, nie wiem w tym momencie, ale to wydaje mi się jedyną formą rozsądnego nacisku. Szanowni Państwo, ja myślę, że skoro podjęliśmy taką uchwałę na ten temat, bądźmy konsekwentni i spróbujmy w jakiś sposób, tak jak Pan Paweł proponuje, złożyć pismo, zaprotestować, być może poprawka. Jest jeszcze poprawkę mogę złożyć na pewno. Jest jeszcze jeden pomysł, który przyszedł na gorąco, to nie wiem, czy Rada Dzielnicy zdąży, bo po prostu musiała być zwołana sesja nadzwyczajna. Uchwałę protestującą przeciwko podejmowaniu tego typu ja się o tym tak naprawdę wczoraj dowiedziałem. A jutro jest pierwsze czytanie. No to jest też kpina. Ja się też dowiedziałem dopiero wczoraj. Dobrze, proszę Państwa, nic więcej nie dodamy do tego, proszę bardzo. Z tego, co mi, że tak powiem, przekazywano, to jest właśnie na prośbę ambasady Francji, żeby uczcić odwrót Wielkiej Armii Napoleona pod Moskwą. Wszystko można nazwać.
Proszę Państwa, 200-letnią rocznicę odwrotu Wielkiej Armii Napoleona. Wielkiej Armii, tylko jej odwrotu. Znaczy nie, żeby, nie, żeby uczcić Wielką Armię. Z okazji odwrotu spod Moskwy, no jakoś tak to było powiedziane. Armię radziecką. Nie, ale może przychodzi tam się z moim. Ale zaraz możemy jeszcze wziąć do nas. Czy rozumiem, że podejmujemy wyzwanie w postaci zbierania podpisów mieszkania, którzy nie chcą? Tak? Są chętni jacyś, może podniosą się niektórzy, którzy zaangażują w to działanie. Pan jeszcze rozsyła do... Szkoda, że tak mało radnych chce się zaangażować w to działanie, no ale może... Zwracam uwagę, że termin poprawek jest najczęściej najtrwalszy. Nie zawsze, 10 dni do 2 tygodni. W związku z powyższym ja to muszę dostać przed upływem terminu poprawek. Zobowiązuję się do tego, że poproszę przewodniczącego Rady Miasta, bo on wyznacza termin składania poprawek do ewentualnego wydłużenia tego terminu, ale podejrzewam, że moja prośba nie zostanie spełniona jak będę znał termin składania poprawek, to w tym momencie poinformuję pana przewodniczącego, będziemy wiedzieli, ile czasu mamy. Jedna rzecz odpowiedź, bardzo ważna. Pismo jest tylko o nienadaniu nazwisk lekonika. My nie mamy żadnego pisma o Wielkiej Armii, więc sprawa była jasna. Ale to jest bardzo kluczowe dla mieszkańców, jak się wydaje. Ale nie mamy pisma, ale opowiadam ci na pytanie. To ja nie wiem, czy jest kluczowe, czy my nie mamy żadnego pisma. Jutro będzie pierwsze czytanie, to chyba nie jest. To jest lepsze niż pismo do dzielnicy, bo będzie oczywiste. Jeżeli Rada za pierwszym czytaniem przegłosuje, tak? Projekt? Czy on tylko czytanie? Rada nie może przegłosować po pierwszym czytaniu, przepraszam, jeszcze doprecyzuję, jest dyskusja. Ewentualnie może być wniosek o odstąpienie od drugiego czytania i wtedy jest głosowanie na tej samej sesji. Co prawda do dnia dzisiejszego nikt nie zbierał podpisów pod wnioskiem o odstąpienie od drugiego czytania, ale czasami dzieje się to w czasie sesji. Ja będę próbował do tego nie dopuścić, ale zrozumcie, ja jestem jeden, radnych jest 43. A nawet mój klub tego nie popiera. Dobrze. Ja wczoraj złożyłem wotum separatum od decyzji klubu. Szanowni Państwo, kolejna rzecz. Skopce. Wpłynęły dwie kandydatury. Pan Michał Kozioł i... Proszę mi przypomnieć. Pani jeszcze raz. Dobrze. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze jakieś kandydatury wysuwał, my zapomnieliśmy zapisać lub przyszły mu od ostatniej sesji, że tak powiem, do głowy, bo prosiłem o to. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Rozumiem, że mamy dwie kandydatury, dwa kopce. Nie musimy. Czy głosujemy w całości? Tak, szybkie głosowanie, kto jest za, jeżeli większość jest za tym kandydaturami. No proszę bardzo, czy ktoś chce coś powiedzieć o tych osobach? Bardzo proszę. Nie da się rozmawiać, jak przez kandydat. Proszę. Okej, dla osób, które kompletnie nie widzą, o kim mowa, też pewnie jest ich bardzo niewiele. Są dwie kandydatury, pan Michał Kozioł i pani Beata Malczewska. Pan Michał Kozioł zasłużył się do naszej dzielnicy głównie publikacjami na łamach prasy, natomiast pani Beata Malczewska jest m.in. głównym organizatorem zeszłorocznych obchodów Święta ulicy Gontyna. No i grubsza rzecz biorąc, uważamy, że takie oddolne działalności, które wspierają tożsamość właśnie lokalną, są bardzo pożądane. Oczywiście też pewnie w dyskusji, jeśli taka się wywiąże, panie Hasku, to może jeden to pytanie dwa. W sumie mamy poprawiony i zaktualizowany regulamin, w którym nie ma napisanego, czy musimy wyrażać dwa, czy musimy jeden, czy zero. Natomiast ja bym proponowała, póki mamy dwie kandydatury, żadna z nich moim zdaniem nie jest kontrowersyjną kandydaturą. Zachęcam do głosowania za dwiema kandydaturami. Jak kiedyś nam się przydatnie, że nie okaże się, że w danym roku nikt dojdzie wyróżnienia nie znajdzie się, to wtedy będzie kłopot, ale dodajmy tą satysfakcję również osobom, które działają. Jest to niewątpliwie jakiś bodziec, który powoduje, że takie inicjatywy oddolne, które są naprawdę nas chyba wagę złota w tym momencie, są lepiej spropagowane. Dziękuję.
ktoś z Państwa coś chce dodać do tych kandydatów, jakieś wnioski, to głosujmy po prostu, kto z Państwa jest za tym. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ostatni w takim razie, skoro zrobiliśmy takie nadgłośnie, to tym bardziej zapraszam na wręczenie nagród, które odbędzie się 13 listopada. Przełączenie będzie to z obchodami Święta Niepodległości. W zeszłym roku było zaskakująco mało radnych. Chciałabym, żebyśmy to traktowali to poważnie, jeśli zapraszamy mieszkańców, żebyśmy się nie stawiali. Dobrze. I tyle. Szanowni Państwo, kto porozmawia z którymś z Państwa? Kto porozmawia z panem Michałem Koziołem? Dobrze, więc ja rozmawiam. Kto porozmawia z panem Beatą? Pan Marek. Proszę porozmawiać, czy przyjmie pani Beata tę nagrodę, czy może być wtedy. I w takiej sytuacji prośba o napisanie laudacji. Ja mogę ci świadczyć, że laudacja to na pana Michała, czy nie ktoś? Przyszedł. Boję się. Czemu? Nie wiem, czy to jest godny. Ale za to dobrze odradzić się tobie. Od pan konaczy laudacji. Jak oczywiście się te osoby zgodzą. Te osoby mogą same pomóc przy laudacji. To nie jest problem. Dobrze. Ja porozmawiam z panem Michałem, czy zechce coś o sobie nam dać, żeby na tej podstawie napisać, a pan Marek z panią Beatą na tym jest dwa zajęcia. I ostatni temat, który ja mam, proszę państwa, w tą sobotę jest 5 śladami. Panie Marku. Tą sobotę jest dzień śladami pani Zwierzyniecki. Myślę, że oddam tu głos panu przewodniczącemu. Bardzo was proszę o koncentrację. Nie wyłóżmy tej imprezy. Bardzo was proszę. Przede wszystkim potrzebujemy pomocy osób w czasie organizacji biegu. Ten bieg o 9.30 rozpoczyna się na tej kościele, która jest skał. Prosiłbym osoby, które będą w stanie pomóc, prosiłbyśmy wyruszyć tak na godzinę przed czasem. Czyli jeszcze raz, której mają przyjść do sobotu? 8.30. I przede wszystkim potrzebujemy osób do pomocy w trakcie samego biegu, do będzie masy różnych kwestii organizacyjnych, które będzie trzeba organizować, bardzo prosimy, bardzo proszę. To Państwa, może w sobotę być o godzinie 8.39, a najpierw 8.30 już nawet w kościele w parafii na Wodzie Mistrzowskiej. Proszę bardzo. Kto z Państwa może być i pomóc przy biegu? Marzenka? Kto jeszcze? No to mam wyjazd do Cybacji, ale okej. No on już będziesz wolny. Lubia. Czy to jeszcze Państwa może pomóc? To jest jeszcze członkiem Komisji Sportu. Ale to jest jeszcze członkiem Komisji Sportu. Ja nie wiem jak zdążę. Nie wiem, mam na oboje na tą sytuację. Kto z Państwa jeszcze pomoże? Może dziewiąta rodzina. Piotrek Tomidański. Kto z Państwa może jeszcze pomóc? Dobrze. Jeżeli ktoś z Państwa będzie mógł pomóc, a boi się tylko teraz podnieść rękę, to prosimy jutro o telefon do dzielnicy Androszczkowa. Jak się może w ręcenki, tylko nie wiem, czy to Szanowni Państwo, kto z Państwa ma jakieś wolne wnioski, jakieś uwagi? Proszę Łukasz, poruszyłeś o nas kwestię dnia wcześniej przygotowania trasy. A pytanie, bo czy więcej osób jest do tego, bo wydaje mi się, że Małty Marek ma czas. Ja też na przykład. Także czy te osoby do tego powiedzą, starczą? Dobrze. Potrzebujemy samochód, który można przewieźć. Prawdopodobnie nagrody Walczyńskiego i maszynę do malowania linii Rzeźnickiego. Filip, bo ty masz. Ale Filip w sobotę nie może, więc jedynie w piątek. Mogę w sobotę, ale po naprawie, bo akurat mam auto. Nie mówię o czym. Możesz od której? No ja mi naprawię, mogę. No, czy nie mogę, czy w sobotę będziesz, a w piątek możesz? W piątek możesz. No to czy w piątek można ten pawilon, te namioty złożyć tam gdzieś? Wszystko można. Można nawet rozłożyć, ponieważ no, może ryzyko. Piątek. Dobrze. Nauczyciel? A w której jest karty? Czy nie jest tak, że to jest 10? Pewnie tak. Szanowni Państwo, jak się jeszcze...